Ludzie płyną przez życie jak przez rzekę, zupełnie jak ławica. Wszyscy w jednym kierunku, w jednym celu. Bezustannie chcą dążyć do perfekcji, jak rzeka płynąca do ujścia. Bez przerwy powtarzamy te same czynności, te same błędy, nazywając to postępem. Może to naiwne, ale na razie działa. Cywilizacja to niekończący ściąg potrzeb, których nie potrzebujemy. Nie wyobrażamy sobie życia bez niej, jednocześnie chcąc postępu. Jednak niektóre rzeczy nie powinny się zmieniać. Wisła jest symbolem polskości i patriotyzmu, odbiciem naszej historii. Na początku była słaba, lecz potem przybrała na sile. Stała się silna, stała się ważna. Niezależnie od tego, gdzie zbacza, i tak dąży do celu. Ta rzeka to niekończąca kręta opowieść o polskości, dlatego nie można o niej zapomnieć. Możemy marzyć o postępie albo zaakceptować rzeczywistość. Tylko co jest lepsze? Tu nie chodzi o to, co jest teraz. Chodzi o to, co dopiero będzie.